Siemanko, ja jestem Simba, witam w kolejnym filmie i tak jak mówiłem w ostatnim, czyli relacji z Mistrzostw Polski w Hulajnodze 2020, tu będzie, to dzisiaj będzie film, jakiego jeszcze nigdy nie robiłem i nie wiem, czy w ogóle kiedyś coś takiego widzieliście. Ale spokojnie, będzie ciekawy, mam nadzieję, że wam się spodoba, więc ja już idę do biurka i zabieram się za nagrywanie. No więc dzisiaj zrobimy sobie taką transmisję z Mistrzostw Polski z moim komentarzem, czyli przejdę przez wszystkie przejazdy kategorii pro, finałowe, bo wiadomo, najbardziej wyczekiwana kategoria to pro. No i oczywiście spróbuję wam to zrobić tak jak na różnych zawodach, czyli będę wyświetlać wam potem punktację, całą listę i czasy przejazdu, ile jeszcze zostało. Spróbuję zrobić jakieś takie timery i wszystko, żeby było to jak najlepsze i jak najprzyjemniejsze do oglądania. A więc zaczynamy. Okej, lista startowa finałów ukształtowała się w taki sposób, co było wynikiem przejazdów eliminacyjnych. A więc zaczyna Bartłomiej Listent, znany bardziej jako Bartek Listek. Potem mamy Bartka Oskrobę, dalej Michał Frączyk, Kuba Kulpa, Kuba Jedut, Kacper Musiał, Mateusz Rojek, Michał Bryniarski, Jarek Kurt i Fabian Kaźmierczak. Więc zaczynamy od góry, tak jak były przejazdy, czyli zaczniemy sobie od przejazdu Bartka Listka. Teraz widzicie jeszcze rozgrzewkę przed finałami, więc powiem trochę o zasadach. Każdy ma dwa przejazdy 40-sekundowe i zbiera punkty na podstawie stylu, trików i wykorzystania skateparku. Sędziowie po prostu tak oceniali na podstawie różnych aspektów. No i cała finałowa dziesiątka została podzielona na trójkę i czwórkę, żeby w tych grupach robić przejazdy po sobie, żeby nie czekać bardzo długo na drugi przejazd. Dlatego zaczynamy od pierwszej trójki i zaczyna Bartek Listek, więc jedziemy. No to jazda. Na początek McWhip, czyli finger za sobą robiony. Wylądował to jedną ręką. Zaraz wam pokażę, jeszcze powtórki będą po każdym, więc zobaczycie. Dalej bar twist w drop. Co dalej? I mamy nosa przez cały ten cycek. Dalej frontside sugarcane do po prostu nawrócenia. I co teraz? Magiczne ninja, nie znam nazwy tego triku. Fibzer na quarterze, na coopingu. I teraz fejki do 5-4, 540 cup. No i co? Jedzie dalej. Jeszcze się napędza na jakiś ostatni trik. Bang to bang na flat 3-6 bar. Wylądowany jeszcze z jedną nogą. Stylowo, chociaż nie wiem, czy to było specjalnie. W sumie wygląda na dość kontrolowane, więc... No, patrzcie tego McWhipa. Nie trafił w kierownicę, wylądował jedną ręką. Wygląda to nawet lepiej. I ta 5-4 też solidny trik. Dobra, okej. Bartek tym przejazdem zdobywa 84,75 punktów. Oczywiście dlatego, że zaczyna, to jest na pierwszym miejscu. Lecimy dalej, czyli Bartek Oskroba. Zresztą mój ulubiony polski rider. Rozpędza się solidnie na początek, żeby zacząć jakimś bangerem. I mamy buttercupa do bara na takim transferze. Backflipek na małych bękach. Oczywiście rurę też trzeba zaliczyć. Wykorzystanie skateparku. 50 do oppo 270 z barem. Tu fingerek, żeby się znowu rozpędzić luźno na 5-4 flare. No, solidny trik. No dobra, więc po wylądowaniu jedzie dalej. I dalej mamy whip bara przez taki mały transferek. Flare na bęku. Tu hilek i jedzie na drop na inwarda. Tego nie widać aż tak bardzo. Jeszcze jeden. Enderek. 3-6 bar do whipa. Z takiego dropu, więc... No, idealny przejazd po prostu. Patrzcie to, jaki wysoki buttercup bar, bez problemu zmieszczony. Niziutki backflip. 5-4 flara. I Bartek tym przejazdem zdobywa 98,5 punkta. 1,5 punkta mniej niż pełna stuwa. Oczywiście Bartek Oskroba wskakuje na pierwsze miejsce, zrzucając Bartka na drugą pozycję. Trzecim zawodnikiem jest Michał Frączyk, więc... Zaczynamy przejazd. No tak, czekamy na bit. Trzeba zacząć z rozmachem. I jedzie. Najpierw nosebong przez tego boksika takiego. Backflipek. 5-4 z barem. Niestety nie udało się.
frontboardzik, luźna rura. Backlip znowu, tylko teraz na murku, więc no cięższe. Fejki przez tego cycka, tak zwanego. Gipstolem wraca na kolejny trik i 3-6 bar drop na flat. Coś jeszcze? Jest coś jeszcze. Czyli ostatni triczek. No i co pan Michał pokaże? Transfer na rurę. Oja, będzie miał szansę w drugim przejeździe, więc czekamy. I tak jak mówiłem, grupa była trzyosobowa, więc wracamy do Bartka Listka. Jedziemy. Zaczyna Benny Hanno, zmiana repertuaru. Dalej Wimbar, tego też nie było w pierwszym przejeździe. A teraz... Ojoj! Poślizgnął się na boksie, niestety. Ale dalej jedzie. To co miał robić? Czyli pierwszy przejazd zdecydowanie lepszy. Będzie dużo lepiej podliczony. No i wracamy do mojego ulubieńca, czyli Bartka Oskroby. Znowu czeka na drugiej stronie skateparku, żeby się rozpędzić porządnie. Braj do Buttercupa. Niemożliwość, jeszcze też na tym transferze tak wysoko. Zrezygnował już z backflipa. Nie taki troszeczkę luźniejszy przejazd, ale dalej ciśnie. Patrzcie to, na tej rurce prawie spadł. Zrobił mu się taki nose blunt. Ale trzyma się dalej. Jest 5-4 flara. Znowu to co poprzednio. Tu też się poślizgnął, ale jedzie dalej. Dalej mu się wszystko udaje. Nie wywalił się i ciśnie ten swój dobry przejazd. I znowu inward chip drop. I znowu ostatni triczek. Teraz tylko 3-6 bar. Czyli trochę poluzowany przejazd. Z wyjątkiem pierwszego triku, który był trochę solidniejszy. Raczej pierwszy przejazd się liczył, więc Bartek no po prostu zostaje na tym pierwszym miejscu. Ale to było ładne. Też bym tak chciał. No i teraz drugi przejazd ostatniego z tej grupy, czyli Michała Frączyka. Znowu na początku zaczyna tak samo. Widzimy ten backlipek. Wow, teraz zrezygnował z 5-4, chyba za ryzykowne. Po prostu nie chciał się wywalić i zrobił coś innego, ale też dobre. I teraz wow, backlip do whipa na tym boksie. To już jest niezłe. Tu kabik z barem, więc złanapował poprzedni trik. A teraz znowu 3-6 bar na flat. I wow, na koniec. Znowu to samo. Przesuwa sobie krzesełka, musi mieć miejsce. No czy mu się uda? Byłoby zarąbiście, nie? Dobra, jedzie. O, ała. To mogło zaboleć, ale nic z tych rzeczy. Froniu wstaje i jedzie jeszcze raz. No bo zawody hulajnogowe to są luźne zawody, oparte też o atmosferę i progres, więc oczywiście robi jeszcze raz. Czemu nie? Czy teraz się uda? Jest i zrobił. Ja pierniczę. Jeszcze na frontboarda, czyli dużo ciężej niż na backboarda. Tym bardziej przy takim długim locie, więc ładnie. I Michał Frączyk dostaje 77,75 punkta. Tylko dostał to za pierwszy przejazd, nie za drugi. Ale to później wytłumaczę. Jedziemy dalej. Czwarty na liście jest Kuba Kulpa, więc zobaczmy co on pokaże i czy uda mu się wygrać z Bartkiem. On jednak zaczyna od boksa i robienia na flyaucie. I jest nothing front scoot do whipa. I to nie była duża rampa. Teraz heel finger na małym bęku. Trzy whipy w bęk, też nieźle. Front lipek na rurze, żeby przejechać. I jedzie na hipa. Kickress, bry whip. No nieźle. Inwardzik przez piramidkę bękową. Backboard na rurze. Co teraz? Już się rozpędza. Coś solidnego. I mamy flare whip. Ale wraca. Jeszcze coś pokażę. I jeszcze backflip przez hipa. I bry whip na flacie. Na dokładkę. No i to też był niesamowity przejazd. Też tak bym chciał umieć, zdecydowanie. Jak on to zmieścił tu? Niemożliwy gość. Zresztą to też nie wiem jak zmieścił. Zobaczmy jego wynik.
Kuba Kulpa zdobywa 82,25 punkta, czyli wskakuje na trzecie miejsce. Niestety nie udało mu się pokonać Bartka Skrobę ani Bartka Listka i zostaje mu na razie ostatnie miejsce na podium, ale dalej jest nieźle. To teraz piąty zawodnik, tym razem streetowiec, a mianowicie Kuba Jedut, więc zobaczmy, co on pokaże. Double whip rewind. Ładnie. Whip na flat w dół. I co teraz? Trzy whipy do fejki. No nieźle. Backboard bez trzymanki. Ładnie, ładnie. Front lipek. Trzy hile. Ale on to czysto robi. I jeszcze wraca na coś. Co teraz? Z backside hurricane. No nieźle. I jeszcze... Ojoj. Niestety. Jeszcze coś zrobi. Ajdź. Tu też mu manual zszedł. Szkoda, szkoda. I teraz słuchajcie tego. Jak tu niektórzy czują, już zaczyna tak robić, musimy troszeczkę przyspieszyć, żeby po jednym przejeździe, żeby nikt nie był stracony. Będzie liczony tylko jeden przejazd. Słyszycie, już Michał Klimczuk mówi, że trzeba przyspieszyć, więc... Była trochę napinka z tym czasem. Czyli liczony jest tylko jeden przejazd. Pierwsza trójka mogłaby się spierać, a właściwie Michał Frączyk, ponieważ on jako jedyny coś zepsuł w swoim pierwszym przejeździe, mógłby się spierać, że nie wiedział, że nie będzie mieć dwóch przejazdów i wtedy zmieniłby już swój pierwszy. Więc teraz zamiast siódemki, która byłaby pokrzywdzona mając tylko jeden przejazd, no jest pokrzywdzona trójka. Chociaż akurat Bartkowi Oskrobie i Bartkowi Listkowi to raczej nie szkodzi, bo drugie przejazdy mieli słabsze. No trochę słabo, że tak wyszło jednak. Mogli to trochę przyspieszyć i lepiej zorganizować, żeby wyszło uczciwie dla wszystkich. Ale co tam, zaczynamy kolejny przejazd. Dalej na liście jest Kacper Musiał, ale nie wiem jak to się stało, ale nie mam jego przejazdu jako jedynego. Sora Kacper, jeśli będziesz to oglądać. Kacper zdobył 72,25 punkta. Chyba też coś mu się nie udało w przejeździe niestety. Ale teraz idziemy do kolejnego zawodnika, a więc już siódmy. I siódmy jest Mateusz Rojek. Więc zaczynamy. Jest kickless w bank. No nieźle. I jest i flipek. Czemu nie? Od razu ciśnie na flare downhill. No nieźle, tego jeszcze nie było tutaj, była flara whip, ale flary downhill nie było. Full hill na bęku, techniczne. Ojoj, tu Fibl mu zszedł, musiał tak zejść z tej hulajnogi, niestety. Fibl do bara, już pewnie zły trochę, że mu nie wyszło. Ale dalej ciśnie, inward przez hipa, fingerek i bright flip przez małego hipa i skończy czymś. Znowu full heela chciał zrobić ze 180, ale niestety. I Mateusz Rojek kończy swój przejazd z wynikiem 77,25, dzięki czemu zajmuje szóste miejsce. Ósmym zawodnikiem jest Michał Bryniarski, znany bardziej jako Michel. I teraz patrzcie na jego przejazd. I on już zaczął swój przejazd. Spóźniłem się z nagrywaniem, bo nie spodziewałem się, bo Kuba Kulpa, jak widzicie, trochę mu przeszkodził teraz. No, Michel ciśnie, próbuje, ale Kuba Kulpa przejeżdżał na drugą stronę, a Michel pojechał tuż za nim i się nie spodziewałem, że on wystartuje już tak wcześnie. Ale teraz ładnie. Jeszcze walczy, bo już mu się nie udał cyszeć whip, niestety. Ale jeszcze skończył ładnie. I co, już końcówka? Aj, też mu się obślizgnęło. I jeszcze ostatni trik, jeszcze coś próbuję, ale niestety, szkoda. I z tymi nieudanymi trikami Michał Bryniarski dostaje 67,75 punktów, więc na razie ostatnie miejsce, niestety. Przedostatnim zawodnikiem jest Jarek Kurt, polecam MyGrip, słuchaweczki, nie wiem czy nie jako jedyny, a już chciał jechać, ale... Musiał się wrócić. Dodatkowy stresik. To też trochę szkoda. Ale no co, będzie jechać dalej. Zobaczmy, co nam pokaże.
Backboard, backflip, whip, niestety. Ale ratuje się. Teraz dwa chile w dół. Oj, to wygląda jakby chciał do manuala. I teraz Ice Peak, Nose Blunt, do whipa w dół. To był jeden z najlepszych takich technicznych trików, jakie zobaczyłem podczas przejazdów. Aj, próbował jeszcze, ale niestety znowu się wywalił. Aj, szkoda, znowu nic. Ale jeszcze coś zrobi. Jeszcze coś zrobi, oczywiście. Ice Peak w górę, do backflipa, do whipa. Też niestety mu się nie udało. Szkoda. I Jarek Kurt dostaje 71.25, więc przedostatnie miejsce. Zawsze coś. Okej, ostatnim zawodnikiem na liście jest Fabian Kazimierczak, więc zobaczmy, co on tu pokaże. Inward drop, no nieźle. Jest parę w górę. Już się rozpędza na coś. I McFlipek, zwany też Umbrellą. Braj w dół. Whip front. Dużo macha nad głową. Jest inwardlip przez hipa. Ładnie, ładnie. Jeszcze braj flip na bęku. Też spoko. I co jeszcze? Na koniec. I jest flarka. A niestety! Już się wkurza. Ale robi jeszcze raz, robi jeszcze raz. Mówią mu, żeby zrobił jeszcze raz. Zrobił. Więc spoko. Fabian dostaje 75.75 punkta, więc wchodzi na siódme miejsce. I teraz mamy już całą punktację. Powinniście mieć na ekranie listę. Wygrywa Bartek Oskroba. Dalej mamy Bartka Listka. Potem Kuba Kulpa, Kuba Jedut, Michał Frączyk, Mateusz Rojek, Fabian Kazimierczak, Kacper Musiał, Jarosław Kurt i Michał Bryniarski. Więc to jest top 10 pro riderów w Polsce, właśnie w kategorii senior plus 16 lat. Pro, też tak była nazywana ta kategoria. Pierwsze oficjalne mistrzostwa Polski, no i w ogóle oficjalne, więc spokojnie mogą się chwalić, że są któryś w Polsce. No więc kończymy zawody. Zwyciężył Bartek Oskroba, mistrz Polski. Gratuluję i gratuluję wszystkim. Fajnie, że taka impreza została zorganizowana. Mi się bardzo podobało. Jak chcecie taką większą relację, to jest tutaj z najlepszymi trikami ogólnie z całego dnia i z moimi przejazdami, bo też brałem udział, dzięki czemu ja zająłem 17 miejsce w tej kategorii pro. Dlatego też dzięki organizatorom i tyle w sumie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten film. Dzięki za oglądanie i narka. Do zobaczenia.